Kutnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Jeśli chodzi o Uniwersytet Dziecięcy, to jest projekt autorski Muzeum Regionalnego w Kutnie. Działa już od 7 lat. W tym roku, mimo trudnych warunków, bo jak wszyscy wiemy, w tym czasie muzeum jest remontowane, jest rewitalizacja Pałacu Saskiego, zajęcia musiały odbywać się w szkołach, czyli pracownicy muzeum musieli uczyć dzieci w placówkach szkolnych, co było dla nas naprawdę skomplikowane troszeczkę przy tak dużej liczbie dzieci. Ja tylko dodam, że w tym roku uczestniczyło 562 studentów dziecięcych, 8 szkół, 31 nauczycieli. To jest dość duża liczba, mimo tak trudnych warunków. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia, to odbywały się w formie wykładów, warsztatów, z wykorzystaniem multimediów, różnych pomocy naukowych. Z jakich dziedzin? Historia sztuki, przyroda, etnografia, a nawet edukacja regionalna.